Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Total War Attila. Gramy oczywiście kampanię ery Karola Wielkiego i budujemy Imperium Karola Wielkiego. No i sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Szybki zapis, no to nam wiele nie pomoże. Zaatakowały nas jakieś oddziały separatystów austrazyjskich. Nasza armia, czy my jesteśmy w stanie temu podołać? No, statystyka pokazuje, że nie, ale tak patrzę. Dwa oddziały piechoty. Za dużo piechoty do walki w zwarciu nie mają. Mają sporo jazdy, to jest niepokojące, bo oczywiście każdy dowódca to kawalerzysta. A tu jeszcze jeden oddział kawalerii, czyli cztery oddziały kawalerii na nasze trzy. Myślałem, czy by się nie wycofać przypadkiem. To jest nasza armia ta, która działa w tych północno-wschodnich częściach Imperium. No, zwycięstwo by nam bardzo pomogło. Dobra, no stoczmy tą bitwę, no zaryzykujmy. Jeżeli się uda, to się uda. Jeżeli się nie uda, no to tak czy inaczej, część zachodnia, południowo-zachodnia jest już zabezpieczona. Więc myślę, że w razie co niedługo przybędą ewentualnie nasze jednostki wsparcia i sobie poradzimy jakoś. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobrze, to południe w miarę sprawnie zabezpieczyliśmy. Jest w sumie drugi odcinek, a to jest trzeci, no okej. Okay. Że mamy już trzeci odcinek i bezpieczną sytuację na południowym wschodzie, zachodzie, co ja gadam. Na południowym zachodzie. No, co jest? Okej. Okay. No, update do Steama był, trochę się zmieniły te wszystkie czaty, nie czaty. Dobra, czekajcie, skąd wyjdzie przeciwnik? To mnie najbardziej interesuje, powiem wam szczerze. I tutaj jakoś się ustawiało tą linię, czy coś? O, dobra. W ten sposób bym chyba wolał trochę rozciągnąć te nasze szeregi. Damy to na dwójkę. Teraz tak, miecze tutaj. Jeden oddział mieczy, a na skrzydło jeszcze. Znaczmy to wszystko w sumie. Rozciągnijmy szeregi. To jedynka. No i kawa będzie tylko po jednej stronie. Zrobimy w ten sposób. Skąd wyjdą nieprzyjaciele? Na razie nie widzę ich nigdzie. Znaczy poza tymi właśnie podstawowymi, że tak powiem, jednostkami. Pierwszą armią w sensie. Okej, okay, już okej. Okay. Są za nami. Dobra, idźmy agresywnie w kierunku tych. Rozbijamy ich. Później będziemy się mogli obrócić w kierunku... w innym kierunku. I rozbić resztę armii. Dobra, może tak być. Dobra, włóczników szarża poszła. Trzy oddziały jeszcze będą pędzić tutaj. Właściwie jeden zostawmy, niech chroni w razie co plecy. Tu już widzę, że nadciąga kawaleria nieprzyjaciela, więc chroni plecy. Ajajaj, podawali się w naszą jazdę. Ale to nic, poradzimy sobie. Jakoś może. Okej, łucznicy zrautowani. O nie, dobra. To zaboli. To zabolało. Czyli trzeba będzie robić te formacje klina, bo widzę, że ten klin boli bardziej. Zdecydowanie. Okej. Co? Znowu nam dowódca zginął i to w takiej gównianej walce, no, która jest wygrana. Ach. Co jest nie tak z tym dowódcami? Serio. Zaraz nam się armia zacznie rautować. Ładujmy wszystko do kompatu. Odciąga tu reszta. A przecież tam taka przewaga, bo jak ten dowódca zginął? No, już się rautują. Dobra, rozbijmy ich, rozbijmy. Okej, nasze jednostki nie mogą więcej strzelać. Nawet dobrze. Okej,
resztkę. Kawę weźmiemy jednak luzem. Puścimy. Gońmy i gońmy. Zrobimy skrzydlenie. Tędy, panowie, tędy. No, gonimy ich. Na razie nie widzę tu w ogóle więcej wojska. Chyba powinna być jeszcze jedna armia, szczerze mówiąc. No, coś mi się poprzeniło. Dobra, są otoczeni całkowicie. Nie, no może nie będzie już żadnej innej armii. Okej, okay, zobaczymy. Mogę chyba przyspieszyć. Aha! Okej, okay, dobra. Ale no z tym dowódcą to ja po prostu nie wiem. Już druga bitwa, w której nam wóz ginie od tak. Jednak no chyba nie ma sensu ich tak dziarsko wysyłać do kombatu. Oni po prostu umierają na potęgę. Dobra. No odparci, nie? Nasza armia sobie poradziła i to całkiem sprawnie. Szkoda tego wodza, naprawdę. Uzupełnianie 3% bardzo się przyda oczywiście. Okej, okay, jedna armia zginęła. Commander. No tu jeszcze wojska papieskie się pojawiły. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their army. Capturing new territory would spread the cost, as well as udane zbiory, dobrze. Bo mamy problemy z jedzeniem. No nie, no dowódca chyba, może to wrogi dowódca zginął. Ja sam już nie wiem. Trevir, trzeba na pewno odbić Trevir. O kurde, to jest straszna rzecz. Przebiegłość, zapał, wpływy osobiste, wysokość podatków, autorytet jednak chyba bym wziął. Rozbijmy tą armię, tamta już umierająca jest, więc... Chyba, że do Akwizgranu jednak wejdziemy. A, to mi jeszcze może zaszkodzić chyba. Automatycznie. Dobra. No na szczęście ta zachodnia strona jest już bezpieczna i to mnie... Już nie wiem, który raz to powtarzam oczywiście, ale to mnie cieszy niesamowicie. Dobra, podejdziemy pod Akwizgran. No tak, mamy... O nie, z głodem też sytuacja wygląda lepiej. Nasze wojsko zostało mocno przetrzebione, przypuszczam, że to dlatego. Połączmy. Co by tu jeszcze? Oszczepników tych możemy połączyć, okej. Okay. Przydałoby się tutaj coś Akwizgran. W ogóle jaki tam jest garnizon? Uuu, imponujący, no! Dobra, to my sobie z tym poradzimy w razie co. Jeszcze bym zrobił może... oddział... O tak, o, w ten sposób. To jeszcze nas myślę, że... A to nie był głód, to były finanse, właśnie. Oczywiście Amiens jest cały czas oblężona i z tym sobie musimy jakoś poradzić w najbliższej przyszłości. Do Chartres proszę się tutaj spuścić z Nomota. Droga armio, udać. W Bordeaux mamy w sumie całkiem pozytywną sytuację, więc spróbujemy tutaj przejść, zobaczymy. Mamy cały czas plus 2, więc Bordeaux jest w porządku. Myślę, że możemy tam zostawić te południowe, świeżo zdobyte prowincje i udać się bardziej na północ. Poitiers też jest w porządku. Nantes tutaj jest gorzej, ale no w Tours jest w porządku, ale to dzięki temu, że armia stacjonuje. Oczywiście w Amiens będzie trzeba tutaj sprawę załatwić. Garnizon Amiens. No, prawie nie ma garnizonu. Trudno tu mówić w ogóle o garnizonie. Wojska papieskie tutaj z pomocą przyszły. Chyba, że... Nie, to są kapłani. Okej, okay, dobra. Gdzie nasz kapłan w ogóle? Tutaj. Frankfurt. Podejdziemy pod Frankfurt oczywiście. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Bo to zajęli ci austrazyjscy... O, oni mają sporo ziemi. Separatyści. Dobra, oddamy turę. Nie, nie oddamy. Jeszcze mamy awans. To jest gubernator, więc jemu się przyda poczucie wspólnoty. Nie bardzo. Przebiegłość. Koszt zarządzania prowincją będzie mniejszy, więc to się przyda.
No właśnie, ta armia się słabo... ma słabe poczucie wspólnoty, ta armia tym bardziej. Ale na razie to zostawimy, nie możemy ich na razie dziesiątkować. Musimy to zostawić w spokoju. Jeszcze tego brakowało, jeszcze Westfalii tu brakowało właśnie. Jakoś sobie poradzimy. No właśnie, Akwis Gran oblężony. To niedobrze, bardzo niedobrze. Tutaj ci separatyści cały czas się kręcą po naszym państwie. Jakaś frakcja zniszczona, dobra. Akwis Gran oblężony. Nie możemy niczego już zrekrutować. Czy ich pokonamy, nie? To jest pytanie. My nie mamy jednak tego dużo. No, garnizon Akwis Granu jest solidny. Mamy nawet katapultę jedną. Może spróbujemy z nimi powalczyć, ale na razie... Oczywiście armia Rolanda zmierza w kierunku Amiens. Musimy tam dotrzeć jak najszybciej. No i pozbyć się tą Bulą czy Bolonię, nie wiem jak to się kurde czyta. Tymczasem armia Karola Wielkiego zmierza w kierunku Poitiers. To jest zdecydowanie nasze główne siły, to są zdecydowanie. Więc możemy nawet bardziej w kierunku Tours. Pomijam fakt, że on jest najlepszym naszym dowódcą. Teraz pytanie, co z tym zrobić, nie? Czy zostawić Akwis Gran na pastwę tych bandytów? Czy nie? Ready for battle. Nasza armia jest malutka, zdecydowanie. Najemnicy ewentualnie może. Ha, no właśnie. Kasy trochę mamy. Ready for orders. No, ja bym spróbował na nich uderzyć. Jest to ryzykowne, ale chyba musimy stoczyć tą bitwę, no. Stoczmy ją. 772 rok naszej ery, bitwa Akwis Gran. Oddziały Angry, jeżeli dobrze... Tak, Angry, to jest frakcja. No trzeba będzie ich deszcz. Podpalanie jest gorsze. A to nas nie przeraża. Podpalanie to akurat nie jest coś, co byśmy chcieli. Czego byśmy potrzebowali. No i dobra, musimy jakąś pierwszą linię stworzyć tutaj. Głównie mamy, widzę, że mieczników. No dobra, jest trochę włóczni. Więc rozstawmy je tutaj. Za nimi oczywiście oszczepy. To będzie nasza jedynka. Najemne miecze na skrzydło. Przybliżę, zobaczę jak one wyglądają. O. Cóż, kolczuga i hełm. Tutaj nasi zawodowi miecznicy. Po drugiej stronie zrobimy tak samo. Tak, no. Tylko, że no tylko zawodowi, ale no okej. Okay. Czy ja mogę... No właśnie, nie rozumiem tego kompletnie, naprawdę. Nie mam pojęcia, jak to działa. Rozwiążę grupę i zrobię jeszcze raz. No i teraz dopiero mogę całość ruszyć. Nie rozumiem tego, naprawdę. Dobra, mniejsza z tym. To nie jest jeszcze w tym momencie aż tak istotne. Okej, mamy oddział najemnej kawalerii stosunkowo spory. To będzie dwójka. Wódz będzie po prostu z tyłu. Ja go nawet nie dam na numerek, bo nie chcę, żeby zginął. On będzie wspierał naszą armię główną. Rozpocznijmy bitwę, poczekamy aż garnizon tutaj podejdzie. Okej, okay, się pojawiły oddziały. Świetnie, przybyły nasze posiłki oczywiście. No, katapulty nie mamy, ona jednak była tylko do tego, widzę. Tylko do miasta. Dobra, ja kawalerię przemieszczę od razu na tą stronę. I będziemy próbować zaraz. A, jeszcze jeden oddział mamy. To nie musimy przemieszczać kawalerii. Tu damy ich na trójkę. Aha, tylko musimy w sumie rozwiązać tą grupę jeszcze raz. No oni jak się... Okej. Okay. Łucznicy na pewno się przydadzą.
Teraz tak, to są włócznie. No dobra, to z tego możemy zrobić taką drugą, pierwszą linię. I to są oszczepy, więc ich też możemy dać tutaj. Łuki tymczasem bardziej w tym miejscu może. O, w ten sposób. Wszystko na przyspieszenie oczywiście się odbywa. Oni nie bardzo mają ochoty do nas podchodzić. No dobra, dobra, może być. Ja bym dodał jednak na jedynkę. Aha. Teraz w ogóle nie mogę całej armii ruszyć. Czy to oni są w jednej grupie? Dobra, trzeba rozwiązać i jeszcze raz sformować. Nie wiem, dlaczego tak to działa. Jest to dziwne dla mnie, naprawdę. Formowanie grup jest tutaj takie nieintuicyjne, że... Chyba, że tylko może coś robię źle, to też jest możliwe. Ale przynajmniej takie się wydaje. Dobra. Podchodzimy w takim wypadku. No mają tego wojska od choroby... Mamy przewagę w kawalerii, to jest optymistyczne na pewno. Dobra, weźmiemy już normalny play. Aha, jeszcze dowódca tam został pewnie z tyłu gdzieś. Gdzie ten dowódca nasz? Nie, gdzieś to musi być przy armii. A, no dobra. Okej, może być. Okej. To będzie oddział taki pieszy do skrzydlania bardziej. Mają mało łuczników, dwa oddziały. Och, tak mało. Dobra, dobra, panie, tam nie szarżuj. No, wymierzmy trochę ogień, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Już jednak mają i oszczepy. Okej, no kawa ewidentnie ma ochotę tutaj we mnie zaszarżować. Ustawmy kliny, bo one działają lepiej jednak. Powymieniajmy trochę ogień, no po prostu. Zobaczymy jak szarża sobie poradzi. Tylko że w formacji klina z tymi łucznikami tracimy sporo oszczepów, więc ja nie wiem czy nie będzie lepiej. Cofnijmy się do kombatu. Kurde, jaki ostrzał wszedł. No dobra, dobra. Mam obawy, serio. Szarża jakoś szczególnie nie zabolała, mimo że screena była poprowadzona. Jakaś najemna jazda zwiadowcza sobie... What? Ta nasza kawaleria jest aż tak słaba? Wow. To mnie dziwi. Dobra, jeżeli zużyliście całą amunicję, to do kombatu, panowie. Może być ciężko z wygraniem tego. O! Może i nie. Zaczynają się rautować. Zanim ta kawaleria dojedzie, to już będzie po sprawie, nie? No, trochę ich zabolało chyba. Cała moja jazda wyparowała w tym momencie.
Co może być ciężko? Co? Aha, dowódca nam zginął? Jakim cudem? Pewnie ten drugi. Nie no, przegram to, przegram. Raczej. Jeszcze jest sporo piechoty, ale... Dowódca zginął, nie? Więc może być ciężko. No, wszyscy zaczynają uciekać. Bo nam dowódca żyje niby, więc... No, straty zadaliśmy duże. Czego oni nie strzelają? No chyba... Nie, no dobra, strzelają. Teraz to już nam niewiele pomoże. Najbardziej... Najgłupsze w tym wszystkim właściwie jest to, że po prostu kawaleria nie jest w stanie zabić oddziału łuczników. Tak jak w Warhammerze było z tymi trollami, które nie mogły zabić kuszników, ale no okej, Warhammer to fantastyka. Było może jakoś tam uzasadnione. A tutaj wjeżdżam w łuczników i oni mnie w kombacie wycinają. No naprawdę. Dowódca, że jest, próbuję gdzieś zaszarżować łuczników może. Już tam niewiele zostało. A zawróćmy w sumie, zaszarżujmy. Weźmy ustawmy klin. To nie, no dobra, jest damage. Ta szarża damage nie zadała, ale jednak zadała. O, że ja tu padnę od ostrzału zaraz. Albo z szarży. Łucznicy. O kurde. No tak jak mówię, no to są jednostki chyba najlepsze w zwarciu. Patrzcie. Jeszcze może mi ugrają grę. Dobra, panowie, wycofać się. Ostrzelają po swoich. Nie, no już nie wygramy, tego żartuję, nie? No... No, Akwizgran jednak padnie. Szkoda. Ale no ja w dalszym ciągu nie do końca łapię te bitwy w Atelii. No trudno, ale myślę, że to nie jest jeszcze aż tak bolesne. Zobaczymy, jak duże straty zadaliśmy. Myślałem, znaczy mam nadzieję, że jednak znaczące. No, sporo straciliśmy. Jeszcze te dwa oddziały łuczników się trzymają. Wow. No, powiem szczerze, że jakby chcieli, to ja nie wiem, czy im by się to w tym momencie udało. Okej, no dwa oddziały łuczników nam zostały. Ale mam jakąś tam katapultę czy coś. Więc mogliby mieć problemy z zajęciem Akwizgranu. No i to jest jedyna nadzieja w tym wypadku. Chociaż... Armia Karola Wielkiego, dobra, już ruszona. No, trzeba by zacząć werbować kolejne wojska, nie wiem, w Dandawie. Administrator, walka w zwarciu. Okej, doświadczenie jednostek plus jeden dla oddziałów walczących w zwarciu. To jest fajny dowódca. Drogo nie żyje, no tak, wiemy. Ale tanio skóry nie sprzedał. Drogo tanio skóry nie sprzedał, tak. Dobra, oddajemy turę. Mogę wyznaczyć zarządcę prowincji. Dobra. Jeszcze jednego mogę? Nie. Okej. Okay. Mogę nadać Akwizgranie. No nie, no dobra, ład publiczny. To chcemy robić. No musimy armię zdziesiątkować, bo poczucie wspólnoty spadło straszliwie nisko. Okej, no dobra, zobaczymy co dalej.
No, wschodnia część Imperium została tak masakrycznie podzielona i pobita. Okej, teraz oni działają razem w sojuszu. Westalfia i... Królestwo Brytanii, dostęp wojskowy. Chcą zapłaty. No nie, ja wam nie zapłacę, no bo... Ja nie potrzebuję do was dostępu wojskowego, to wy potrzebujecie do mnie. Chyba, więc nie, nie dam. Nie zapłacę wam za to. Dobra. No tylko Gandawa już tam na wschodzie została tak naprawdę, więc to jest... Wow, to jest niedobrze. Wyślemy tego księdza tutaj. Ta ich armia jest pobita i to masakrycznie, ale no... Ta jest już w pełni sprawna. Aquisgrán się trzyma jeszcze. Tutaj kolejni buntownicy rosną. No, panowie. Ruszamy. Amiens się długo nie utrzyma. Już jedyna sensowna armia to te wojska Karola Wielkiego w tym momencie. Ale to nic, to się już niedługo zmieni. Robimy już trzecią armię. Tylko, że no, tracimy ziemię, więc utrzymanie tej armii to też będzie problem. Ale trudno. Ale trudno. Poczucie wspólnoty jest małe. Zmiana w każdej turze minus 7. Frakcja minus 6 i wojna domowa minus 1. No, czyli frakcyjne kary mamy duże. Poczucie wspólnoty minus 100%. Właśnie. Wojna domowa. Czy my możemy to jakoś politycznie zaniechać? Ten Odo nieszczęsny, on tutaj nam psuje. Zróbmy, żeby był bardziej lojalny. Właśnie. Szukają sposobu, żeby mnie obalić. Mniejszy ład publiczny. Korupcja nam rośnie. Imperium imponujące, ale to też nam daje kary. Zmęczenie wojną. Jest duże zmęczenie wojną. No, cóż. Jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to w tym momencie oddawać tury. No, odbijemy Amiens. Możliwe, że w ogóle stracimy tą wschodnią część Imperium. Aquisgrán nie obroni się. Nie przeciwko temu. Jeszcze przeciwko tej pierwszej armii mógłby, ale... Kolejne duże miasto stracone. Na wschodzie już tylko Gandawa została. Separatyści nas tam docisnęli, choroba. A... Nie zajęli Aquisgranu, okej. Okay. Dobra. Spod Amiens odeszli. Tyle dobrego. Frakcja zniszczona Czechy. Możesz ty. Frizja. O, właśnie. Odo jest bardziej lojalny. No troszkę bardziej lojalny, chociaż ja bym jeszcze mu tą lojalność zwiększył, bo to w dalszym ciągu nie jest jakoś szczególnie imponujące. Wejdźmy do Amiens. Albo nie, idźmy tutaj. Ewentualnie zaatakujemy to... tu Bolonię, czy jakkolwiek to się nazywa, Chartres. Tu podejdzie nasza armia główna. No Gandawa. Ostatnia linia oporu. Aquisgrán jeszcze się trzyma teoretycznie. Ale nie mam kasy, żeby go naprawić nawet. Też garnizon może naprawię. Rekrutujmy tu jeszcze dwa oddziały kawalerii. Na razie wystarczy. Czy tu możemy coś zrekrutować? Też dwa oddziały kawalerii bym zrobił. Już ta kawaleria jest strasznie słaba, szczerze mówiąc. Dobra, no oddajemy turę. Dziesiątkujemy armię, no bo nie mamy wyjścia. Okej, odbijemy to miasto. Będziemy mieli połączenie z Gandawą. No i to może umożliwi nam jakieś tam dalsze manewry. Okej. Jedna armia się wycofała. Więc pod Aquisgrán można teoretycznie podchodzić. Widzieliście, jak dużo tych separatystów tam było? O właśnie, kurde. Kontrola minus 4. Kontrolę mamy ogólnie niską. Zwiększa naszą kontrolę. Dobra, użyjmy tego. Zajmiemy to miasto.
Spokojnie. Dobra, zajmijmy, nie? W porządku. Okej, okay, straty częściowo odrobione. Oczywiście okupacja, plądrowanie nie jest nam potrzebne w tym momencie. Naprawiamy. Gandawa jest. Jest to Bolonie, czy jakkolwiek to się czyta. Utrecht. Gdzie jest Utrecht? Tam. Właśnie, właśnie. Utrecht nam zajęli wcześniej. Czy stłumi ten bunt? Spróbujemy go stłumić. Oczywiście buntownicy się wycofali, ale to ich chyba rozbijemy. Tak. Szybko i sprawnie. Buntownicy w Gandawie załatwieni. Uzupełnianie strat. Wycofajmy się do miasta. Dowódcę możemy ulepszyć. Doświadczenie jednostek może być. Autorytet też może być. No i ulepszenia. Zasięg ruchu na mapie kampanii. To jest ważna rzecz. To zrobimy. Akwis Gran płonie. Na szczęście nie jest zajęty, ale płonie, nie? O właśnie, o tej armii mówiłem. To są ci buntownicy, czy tam separatyści. Jak zwał, tak zwał. Karol Wielki, niech rusza. W kierunku Amiens. Weźmy szpiega, niech podejdzie. Niech zobaczy, co tutaj mają te wojska. To jakieś niedobitki. Powinniśmy to szybko zrobić. Amiens też bym naprawił. I w Amiens by można coś dobudować, tylko że nie stać nas na nic kompletnie. Właśnie. Kolejna armia, znaczy znowu ją muszę zdziesiątkować. Akwis Gran znowu oblężony. No nic nie mogę na to poradzić. Pytanie, czy go teraz zajmą, czy nie? Tak, zajęli. We admire your merchants and their wares. We would both gain if trade was open between us. Spróbujmy wziąć więcej kasy za to. Przyjęto, super. Dobrze, dobrze, dobrze. No, myślałem, że pójdzie bardziej gładko, powiem szczerze. Ale za wesoło to nie jest, szczerze mówiąc. Kolejna umowa handlowa, tym razem z Bretanią. No, jestem za. Dobra, tam tutaj, tam są tylko ci rebelianci, ale ich zaoramy. Podeszli pod Amiens, ale to... Frakcja zniszczona, księstwo jakieś tam. Papież Adrian I, Amiens oczywiście oblężone. Kontrola plus 6 dla Karola Wielkiego w Bolonii, czy tam jakkolwiek to się nazywa. Dobra, spróbujmy zniszczyć tą armię. Mamy tutaj Rolanda, który powinien sobie poradzić. No, poradzimy sobie. Straty może będą, ale... Okej. Okay. Separatystów nie mamy w Amiens już. Czyli krok do przodu. Dobra, awans. Teraz coś by trzeba zrobić. Zapał, żeby nam tą jedność armii ulepszyło. Doświadczenie, autorytet, ład publiczny, morale, wpływy osobiste, wysokość podatków, zapał. Co nam da zapał? Siłę strzału, premię do szarży. Autorytet, wpływy osobiste. Zwiększmy zapał, zwiększmy autorytet. I tyle na razie. Nadciąga już armia Karola Wielkiego, także no, to jest pewien plus. Znowu bunty w Gandawie. Musimy ich znowu chyba rozbić, bo inaczej... urosną w siłę. Okej. Dobra, no jak dla mnie armią Karola Wielkiego idziemy odbić Akwis Gran, bo to jest jednak całkiem ważna prowincja. Dopiero w dalszej kolejności będziemy mogli zająć się jakimiś dalszymi planami. Dobra, armia awansowała. Uzupełnianie morale. Zwiększmy uzupełnianie. My ogólnie mamy spore kary do morale za coś mieliśmy. Za zmęczenie wojną właśnie. Minus 14 wszystkie wojska. Także to jest niewesoła sprawa. No dobra, Akwis Gran. Ha, szykuje się kolejny odcinek. Utrecht i Akwis Gran. To są nasze
najważniejsze rzeczy do zajęcia i ewentualnie byśmy poszli dalej na tą Westfalię. Jakbyśmy się z nimi uporali, to można by iść dalej na tych buntowników i separatystów. Mogę wybrać jakiegoś zarządcę prowincji, dobra. Zdziesiątkujemy tą armię, wiadomo. Mogę wybrać jakieś te ład publiczne, oczywiście. No ta południowa prowincja, to Bordeaux, no trzyma się całkiem dobrze. Okej, tu widzę, że wojska Karola, znaczy Karlomana się kręcą po okolicy. Jakby teraz nam wojnę powiedzieli, to jest koniec, nie? Ale chyba z nimi nie, chyba z nimi mamy... O! Frankijska obietnica. 32 lata temu twój ojciec, frankijski król Pepin, odpowiedział na prośby papieża i ruszył z armią na Longobardów oraz doprowadził do ich kapitulacji. Następnie przekazał prawa do większości zdobytych ziem Ojcu Świętemu w akcie znanym jako Donacja Pepina. Papież Adrian wezwał teraz Longobardów do uhonorowania tego traktatu i scedowania Rawenny na rzecz państwa kościelnego, jednak panujący obecnie król Longobardów odmówił. W związku z tym Ojciec Święty wysłał do ciebie posła, prosząc o wymuszenie przestrzegania aktu. Król Longobardów Desideriusz również wysłał posłańca, twierdząc, że papież sieje niepokój w prowincjach podległych Desideriuszowi księstw. Wybierz, kogo chcesz poprzeć, ale wiedz, że może to mieć długofalowe skutki. Stań po stronie papieża. Papieski poseł prosi cię o... No, twierdzi, że honorowym byłoby dotrzymanie słowa. Stań po stronie Longobardów. Relikt dawnych czasów. Co to zmieni, nie? Papiestwo jest ogólnie słabe, ale przypuszczam, że jeżeli nie poprzemy papieża, tak obstawiam, to dostaniemy po ładzie publicznym. No i to są jednak no, stare układy, które moim zdaniem powinny obowiązywać. Stanie się w stronie przeciwko Longobardom sprawi, że pewnie będziemy mieli z nim wojnę, a tego byśmy nie chcieli na tym etapie. Chociaż z innej strony patrząc, no państwo Karlomana wciąż nas odgradza od tych nieszczęsnych Longobardów, więc może... Dobra, staniemy po stronie papieża. Okej, na razie się nic nie stało. Dobra, to dobra nowina. Okej. Dobra, armia Karola Wielkiego rusza w kierunku Gandawy. Myślemy naszych szpiegów, znaczy naszego szpiega tędy. Zobaczymy, czy tutaj się nie kręcą jacyś separatyści. Chyba nie. Tu była jakaś armia separatystów, która zniknęła. Może podeszła pod Aquisgrad? Nie, niestety nie. Dobra, na razie nie jest najgorzej. Jakoś tam stoimy. Księstwo Pampeluny i Emirat Kordoby się będą bili, no nie dziwi mnie to ani trochę, szczerze mówiąc. No dobra, oddajmy turę. Dziesiątkujmy tą armię, ponownie. Żeby wymusić posłuszeństwo. Księstwo Asturii, pakt o nieagresji. No i jestem za. Jestem za. Nie chcę w tym momencie z nimi żadnych konfliktów zbrojnych, bo mamy własne problemy. Na północy... Dobra, zaraz trzeba będzie kończyć odcinek. Nastawienie z państwem kościelnym plus 120. Niebawem wydana zostanie misja. Okej. Czyli to nie dzieje się natychmiast. To dobrze, to w sumie to jest fajna mechanika, powiem szczerze. Dobra, nasza główna armia jest już praktycznie pod Gandawą. Widzę, że mogę ulepszyć naszego wodza. Poczucie wspólnoty, ład publiczny. No myślę, że to jest dobre wyjście, bo poczucie wspólnoty jest zawsze problematyczne. Biorąc pod uwagę naszą frakcję. Połączmy może te dwa oddziały. Te dwa. Zwerbujmy jeden. Na razie tyle. Gandawy nie ulepszymy, mamy problemy finansowe również. Tak myślę, kurde, może by tego Rolanda wysłać tam na północ też. Z drugiej strony się może przydać na południu, jakby tam jakieś bunty wybuchały. Szczególnie, że on w takim Rennes to też nie bardzo z zadowoleniem jest dobrze.
To nam zwiększy ład publiczny o 1, to nam zwiększy ład publiczny o 2. Zróbmy w takim razie ten budynek. Oddajmy turę. Królestwo Karlomana, obrońca. Agresor, Królestwo Longobardów. Dołączyć do wojny po stronie sojusznika. No... No tak, no tak. Dobra, so, czyli to są takie konsekwencje tego traktatu z papieżem. Znaczy tego porozumienia z papieżem, nie wiem jak to nazwać. No dobra, no zobaczymy. Chyba się coś dzieje, gruźnica. Błogosławieństwo papieża, plus 80 do stosunków dyplomatycznych z innymi chrześcijańskimi frakcjami, wpływy religijne plus 10 do chrześcijańskich frakcji, czyli... No to nam nie bardzo sytuację polepszy, zaraz tu będziemy mieli kolejne bunty, więc myślę, że trzeba tu wysłać Rolanda, niech je tam tłumi, a armia Karola Wielkiego będzie maszerowała w kierunku Utrechtu. Zajmiemy Utrecht, później wrócimy w kierunku Akwizgranu ewentualnie, bo Akwizgran w dalszym ciągu ma... Nie, ma słaby garnizon, okej. Jak tam ci buntownicy w Trewirze? Oni tutaj widzę, że nie bardzo się gdziekolwiek chyba... Okej, widzę ich armię, dobra. Są spore. Frankijscy separatyści jeszcze, ale oni nas nie męczą na szczęście. No Utrecht bym zajął, szczerze mówiąc. Więc możemy tą drugą armię już też wyjść. Dobra, niech ona na razie siedzi jednak. Niegodny zaufania, korupcja. Może posiadać nieślubne dzieci. No to nas akurat nie tego, nie rusza. Przychody z plądrowania, morale przy prowadzeniu oblężenia. Morale ogólne. A nie, dobra, to chodzi o dziesiątkowe. No dobra, zdziesiątkujmy tą armię. Ona jest cały czas masakrowana i tak nie chce się słuchać. Zaatakują nas? Okej. Cofnijmy się. Orzesz ty. O kurde. Dobra, wiecie co? Tą bitwę stoczymy w kolejnym odcinku i od tejże bitwy będzie wszystko zależało, no. Porażka to ciężka sytuacja, no to jest nasza główna armia w tym momencie. No dobra. Przekonamy się, szczególnie, że jeszcze jesteśmy obici. Oni są też lekko obici, ale mniej niż my. Przekonamy się w kolejnym odcinku. Dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się właśnie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.